Cześć, z tej strony Sam, witam was ponownie w Age of Mythology, misja 25. Zaczynamy. Nawet nie będę próbował przeczytać tytułu, bo źle to się skończy. Ale rzeźził. Stop fighting. The banner works. I do not believe my eyes. Volstagg's men dare come here? Volstagg ate my cattle and hurled my cabin into the river. Kill them! Kill them all! What in? Men, defense front! Spearmen, line forward! Archers, loose! Dobry początek. Aha, mamy się tutaj bronić. Dobra, postawię tę fontannę najpierw. I don't understand why the Norsemen attacked us. They seem to not like my flag. Perhaps we could use this to our advantage. These men seem to be drawn to Skult's flag. Maybe if we use it to draw out and defeat their clan leaders, we could stop them from fighting. We could lure the Norsemen out of their camps and ambush them in the open where they are more vulnerable. Okej. Mam wybudować 5 wież. Da się w sumie zrobić. Nawet więcej mogę wybudować. No, i tyle. No. Niech budują. Czy ja tutaj będę atakowany? Okej. Niech zbudują i ich wywabimy. Chyba, że sami tu przyjdą. Kto wie? Może się odważą. Ty jesteś przynętą. Dosyć nieciekawa rola, ale potrzebna. Zobaczmy, czy to zadziała. O, sporo ich tutaj. Jeszcze balistę mają. Na szczęście nie powinna trafić. No co, nie wyszli. Czyli nie zadziałało. Możesz rozwalić te balistę. Tak, co, ale konnego to nie trafi. Właśnie zastanawiam... Uuu, wybiegli jednak. Skubańce. Tylko udawali, że wolą siedzieć w środku. No, to jednak musiałem najpierw zrobić te wieże. Potem podejść panem z flagą. Dobra, zacznijmy od różowych. Z tej strony mamy najwięcej wież. Okej, idą. W sumie cała armia. Serio? Jak ja mam się przed tym obronić, do cholery? Nie mam pojęcia. Cofnijcie się jeszcze troszkę. I teraz. Ah!
Wszyscy mają takie armie. Wygląda to źle. Nie mówię, że nie ma żadnych szans na zwycięstwo, ale kurczę, liczebna przewaga. Ale będziemy walczyć przy fontannie. Ale i tak mnie zalali po prostu. Vibald has fallen in battle. Our axes are yours to command. Tilbuin. Something. To się niby do mnie przyłączył. Skipan. Może powinienem najpierw samego tego generała zabić, a reszta by się do mnie przyłączyła. Skipan. Skipan. Trochę za późno na to wpadłem. Dobra, idziemy tutaj. Guamundr Pinebasher. Tilbuin. Idź go wyciągnąć. Idzie. Nie idzie. Balisty same. Czemu? Boi się czy co? To idź tutaj do czerwonych w takim razie. O, nie mogę nim ruszyć. Nie fajnie. Czy oni mają jakieś odległościowe jednostki? Axmanów tylko. Bez żadnych tam oblężniczych. Idą. Czy coś jest do naprawienia? Chyba nie. A jednak, troszkę rana. Da radę tu dobiec? Da radę. Czy ranna zniszczona? Ich cholerny lider oczywiście na końcu. Gdzie on jest? Nawet go nie widać. Tutaj. Wszyscy na niego. Wieża również. Okej. Wszyscy się do mnie przyłączyli. I dostałem nawet zasoby, wow. To jest coś. Tylko nie mogę wywabić tego ostatniego. Gdybym wiedział, że tak to działa, to bym nie zabijał całej tej pierwszej armii. Ale wilka nie mogę zaznaczyć. Widać, one nie zmieniły strony. Proszę się. Gdzie jest pan flaga? Jest. Dobra, chyba da radę z taką ilością życia. No to co, ci nie wyjdą? Trzeba po prostu z innej strony podejść. Jak nie wyjdą, to mamy problem. No ruszcie dupę, tchórze. No nie chce im się. Więc po prostu zaatakujemy frontem, no nie ma innego wyjścia. Tylko, że to będzie miało tragiczne skutki. Bo zanim się w ogóle przebijemy, to sporo ludzi zginie. Cóż, nic na to nie poradzę. Teraz się ruszyliście.
Tak, rozwalcie bramę i rzucę was wszystkich na ich przywódcę. Ale rzeźnia będzie, dobrze, że ma tylko 200 życia, to padnie po chwili. No i leży, wygraliśmy. You are truly a great warrior, and we will follow you. Koniec, coś jeszcze? To była chyba najszybsza misja w całej grze. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej.